wakacyjne granie. Jest to kontynuacja zeszłorocznych piłkarskich spotkań w środę, gdzie tutaj razem z klubem piłkarskim Stilą Gorzów, z Wydziałem Sportu, a także z Osirem organizowaliśmy. Cieszyły się one bardzo dużym zainteresowaniem, także w tym roku zaprosiliśmy do udziału pozostałe kluby sportowe. Zaprosiliśmy tutaj MUK Stilon, reprezentowany przez pana Kaźmierczaka, i tutaj Kangu Basketball przez pana Stefanowicza. No i tutaj mamy od poniedziałku do środy, będą prowadzone zajęcia. Zaczynamy 11 lipca. Zajęcia są otwarte dla mieszkańców, oprócz zajęć dla dorosłych. Zapraszamy też dzieci. To jest bez opłat. Nie trzeba się zapisywać, wystarczy przyjść. Zaczynamy o 19:00, także poniedziałek, wtorek, środa o 19:00, w zależności kto jaką dyscyplinę tutaj preferuje, to może wybrać sobie odpowiedni dzień tygodnia. W zeszłym roku przez okres wakacyjny, niepełny okres wakacyjny, przeszło ponad 500 gorzowian, dorosłych i dzieci, także nawet kobiety. Udało nam się w tym momencie z kadrą trenerską poprowadzić i treningi, i mecze. To nie była rzucona piłka w przestrzeń i kopiemy, to były zorganizowane treningi, zorganizowane rozgrzewki. Gorzowianie mogli poczuć się jak zawodnicy, którzy przygotowują się do meczu, a potem rozegrać ten mecz w każdą środę. Dodatkowo tak samo było z dziećmi. Dzieci również miały trening. Powiem również, że mamy też się nie nudziły. Nowe znajomości, nowe znajomości, a również i zajęcia były tam dedykowane. Mamy znalazły sobie zajęcia w postaci gimnastyki, które mieliśmy również panią trener, także ja gwarantuję, że na Stilonie nudy nie będzie. Jestem pewny, że tutaj koledzy również zagwarantują atrakcję, także jest to świetna akcja, oby się nie skończyła tylko w tym roku. Dla nas to jest kolejna akcja w typu sportowa rodzinka. Dzięki temu, że przyjdą całe rodziny, pokazujemy dzieciom, że ich rodzice ćwiczą, czyli własną postawą rodzice mogą zarazić do aktywności, nie tylko mówienie iść na trening, ale faktycznie wspólnie poćwiczyć. My zawsze zaczynamy wspólny trening, razem wspólnie rozgrzewka, a dopiero później rozdzielamy jakby na sekcje wiekowe, tak? I to się świetnie sprawdziło właśnie, gdzie dzieci widzą, że rodzice współćwiczą, gdzie te wspólne zabawy, nawet berek cały rodzinny, powoduje ogrom uśmiechu, ogrom radości, a później treningi bardziej specjalistyczne pod daną grupę wiekową rozdzielamy wśród trenerów. Prowadzimy zajęcia na SP10, tam są świetne warunki, jest 8 koszy, kosze niższe dla dzieci, kosze wyższe dla dorosłych, piękna zieleń, są drzewa, czyli są w cieniu, więc naprawdę bardzo, bardzo przyjemne będą zajęcia i zapraszamy już od wtorku. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Stilon zaprasza wszystkich mieszkańców na zajęcia siatkówki plażowej. Posiadamy boiska przy ulicy Czereśniowej, tak zwanej Kukułę. No i mamy nadzieję, że również ta dyscyplina spotka się z dużym zainteresowaniem mieszkańców. I zapraszamy w każdy poniedziałek od 11 lipca o godzinie 19 właśnie do nas.